Drodzy Państwo, wieczór chłodny, wieczór zimny, koniec listopada, ale mamy tutaj bardzo znakomite spotkanie i bardzo się cieszę, że daliście sobie Państwo szansę wyrwać się z domu w taki wieczorny, ciemny czas, bo okazja jest ku temu znakomita. Ja w imieniu całego zespołu Pogranicza chcę powiedzieć, że my naprawdę jesteśmy wielce radośni, że po długim czasie pracy nad tą książką, bo ona naprawdę trwała około 2 lat i była bardzo wymagająca, jest, książka jest, Haiku syberyjskie, i trzymamy w ręku tę książkę i są z nami autorki, co jest wielką radością naszą. Jest i Jurga, i jest Lina, które stworzyły tę książkę. I jest z nami Ania, która będzie nam tłumaczyć. I jest Zofia, która poprowadzi, Zosia, która poprowadzi to spotkanie i zaraz oddam jej głos, przedstawi naszych gości. A drodzy Państwo, my cieszymy się razem z Wami tym spotkaniem i że książka jest z nami. Chcę tylko powiedzieć, że mieliśmy dzisiaj spotkanie z młodzieżą, 8. klasa szkoły podstawowej i to było naprawdę zachwycające, to spotkanie i warsztaty, także chcę to jeszcze raz przeżyć i powtórzyć razem z Państwem. Oddaję głos Zosi. Dziękuję bardzo i witam serdecznie i nasze autorki, panią tłumaczkę, no i państwa oczywiście przede wszystkim, bo dzięki też wam jest to spotkanie. Przedstawię najpierw autorki tej pięknej książki, Jurga Wille, czyli jest główny sprawca tego zamieszania, tak, jest autorką tekstu. Ukończyła filologię francuską na Uniwersytecie Wileńskim oraz studia z zakresu sztuki filmowej w Paryżu. Pracowała przy produkcji filmów jako asystentka reżysera, była koordynatorem tłumaczeń na festiwalach filmowych, pisała artykuły krytyczne dla różnych wydawnictw kulturalnych. Tłumaczy filmy. Przez pewien czas mieszkała w Hiszpanii i tam spisała swoją historię rodzinną, która przerodziła się w literacki debiut autorki Syberyjskie haiku, wydane w Wilnie w 2017 roku. Książka otrzymała wiele nagród, została przetłumaczona na 8 języków, była prezentowana we Francji, we Włoszech, w Niemczech, Indiach, Belgii i Szwecji. Na jej motywach grupa teatralna Stalo Teatras wystawiła w 2019 roku spektakl, a obecnie powstaje film animowany. Także przywitajmy ciepło Jurgę. Witamy. Tak. I Lina Itagaki ukończyła studia licencjackie na kierunku gospodarka międzynarodowa na Uniwersytecie w Tokio. Tam też studiowała język japoński. Później zainteresowała się rysunkiem i ukończyła grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Syberyjskie haiku to pierwsza książka ilustratorki, zdobyła za nią wiele nagród i wyróżnień. Obecnie Lina pracuje jako wolny strzelec. Tworzy ilustracje do książek dla dzieci, rysuje komiksy w ramach różnych międzynarodowych projektów. Jej prace biorą udział w światowych konkursach i wystawach. Przywitajmy Linę, witamy bardzo serdecznie. Książka Syberyjskie haiku, powiem tylko, że otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Na Litwie dostała tytuł najpiękniejszej książki roku 2017. To był taki konkurs książki artystycznej. Dostała nagrodę imienia Pranasa Masiotasa, tak się wymawia, tak, w 2017 roku za najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. Nagrodę, tak,
Nagroda imienia Domicelle Tarabildiene 2017 rok za najpiękniej ilustrowaną książkę dla dzieci. Nagroda literacka Aloysasa Petrikasa w 2018 roku została książką roku 2018 w kategorii Książka dla dzieci, a za granicą zdobyła międzynarodowe wyróżnienie White Raven 2017 rok. Weszła na listę honorową IBBY w 2020. Same sukcesy. Nagroda imienia Janisa Baldfixa 2020 rok na Łotwie oraz niemiecką nagrodę dla najlepszej książki młodzieżowej w 2021 roku. To naprawdę książka, która zdobędzie jeszcze wiele nagród. Także ja to wiem. Witam Was serdecznie i na początek chciałabym... Panie przygotowały taką krótką prezentację, żeby przedstawić nam troszkę takie tło, skąd ta książka powstała. Dobra, to poprosimy o prezentację. Czy słychać? O, słychać. Girdiete muss gerne. Galma nota da. Labas vakaras, ačiū, kad atėjote per pūgas, per sniegus, kaip Sibiro šiek tiek dekoracija, mes irgi šiandien pasivaikščiojom taip gražiai rūke. Dziękuję za przybycie, że w takiej scenerii nieco syberyjskiej przybyliście tutaj do nas przez lekkie zamiecie już. Ir kadangi galvojame, kad dar nedaug kas spėjo paskaityti šią knygą lenkiškai, todėl šiek tiek papasakosime, kaip jinai gimė, galbūt kaip mes ją kūrėme, į istoriją per daug nesileisime, bet į tą pasaulį jūs pakviesime. Mając na uwadze, że zapewne jeszcze nieliczni czytali książkę, przybliżymy jej fabułę, przybliżymy nasze jakby myśli, które nam towarzyszyły, tworząc tą książkę. Skąd to się wzięło po prostu? Ir kadangi tai mūsų jau trečias pristatymas per šią viešnagę, tai kai matom, kai kurios pažįsta mūsų veidus, tai jeigu kartosimės, nepykit labai. Jest to nasze trzecie spotkanie tutaj, będąc w Krasnogródzie, zatem te osoby, które wytrwale towarzyszą nam, bądźcie cierpliwi, zostańcie jeszcze i dzisiaj z nami. Tai kągi, tai tada pradedame pasakojimą ir aš visada sakau, kad knyga šita mano prasidėjo nuo sušalusios bulvės. O kodėl prasidėjo nuo sušalusios bulvės? Todėl, kad tėtis man pasakodavo, kai buvau maža, istorijas apie tai, kai jisai į Sibirę, būdamas vaikas, džiaugdavosi su draugais, radęs sušalusią bulvę. Zawsze historię tej książki zaczynam właśnie od tej ilustracji, którą widzicie, od ilustracji ziemniaka. Zmarzniętego ziemniaka, surowego, zmarzniętego ziemniaka, którego, jak to tata opowiadał, będąc na Syberii z innymi dziećmi, zawsze wytrwale szukali. Ir ne tik, kad jie džiaugdavosi radę tą bulvę, nes nebuvo ką valgyti, bet ypatingai sušalusią bulvę, nes pasirodo, jinai būdavo saldi ir šiek tiek jiems primindavo kažką panašaus į desertą. I szukali nie tyle samego ziemniaka, co najbardziej właśnie tego zmarzniętego ziemniaka, ponieważ zmarznięty ziemniak miał taki wyjątkowo słodki, miły smak i niesamowicie przypominał jakiś dobry deser. Ir ta bulvė man labai įstrigo galvon ir aš, kai mano vaikai pradėjo aukti, susilaukiau vaikų ir vaikai pradėjo aukti, žiūriu, kad ir aš jau pasakoju jiems apie tą bulvę ir kaip reikia gerbti maistą prie stalo. I nawet już kiedy moje dzieci rosły, zaczęły rosnąć, sama zauważyłam, że w tej mojej głowie zakiełkował ten ziemniak, ponieważ zaczęłam im ciągle opowiadać o tym zmarzniętym ziemniaku i gdzieś to się tutaj w tej głowie tak z tym ziemniakiem coraz pojawiało. Žiūriu, kad jiems dar sunkiau suprasti, kodėl tas senelis valgė tą bulvę ir kur tas Sibiras, todėl man tai buvo dar didesnė paskata parašyti tą knygą ir skirti ją vaikams. Moim dzieciom było trudno zrozumieć tą historię ziemniaka, dlaczego on był tak ważny dla ich dziadka i zrozumiałam, że to jest ten moment, ten czas, żeby coś więcej z tym zrobić.
Čia yra mano močiutė, jinai kažkuriuo metu gyveno pas mus, tremtinė, jinai nepasakojo daug istorijų apie tremtį. To jest moja babcia, na zdjęciu tutaj widoczna, ona mieszkała z nami, też była wywieziona na Sybir, ale ona za dużo nie opowiadała. Kartais naktį girdėdom, kaip jį rėkė ir suprasdom, kad jie išgyveno kažkokius labai sunkius dalykus. W nocy czasami słyszeliśmy, jak głośno krzyczy i wiedzieliśmy, że przeżywa jakieś trudne emocje. Ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 90-aisiais metais pradėjo labai sparčiai kaip grybai po lietaus augti tremties literatūros knygos. Ir mano tėtis jas tiesiog rinko į kolekciją, pirko visas ir aš jas visas skaičiau. Labai daug tuo metu perskaičiau knygų. W roku 90, kiedy Litwa odzyskała niepodległość, jak grzyby po deszczu pojawiały się coraz nowe książki o wysiedleniach, o wywiezieniu ludzi na Sybir i po prostu tego było tak dużo. Bet mano močiutė knygos neparašė, parašė tik tai ploną sąsiuvinį, paprastų pieštukų, ką prisiminė iš Sibiro, iš savo gyvenimo Sibirą, iš kelionės į Sibirą ir iš sugrįžimo ir dar kartą iš keliavimo į Sibirą. Tai buvo labai trumpi, labai lakoniški ir labai skirtingi prisiminimai nuo to, ką galėjau perskaityti knygose. Moja babcia nie napisała książki, ale moja babcia prowadziła taki zeszyt, w którym zapisywała wszystkie historie, historie syberyjskie, które ją tam spotkały. Te historie były bardzo inne od tych, które czytałam w wydanych książkach. Na ir nuo to laiko, kai aš supratau, kad jinai rašo skirtingai ir aš norėčiau kažkaip skirtingai papasakoti tą istoriją, tai ir kaip ta bulvė mano galvoje pradėjo dykti, tai aš ilgai nešiojausi tą istoriją ir bandžiau sugalvoti, kaip ta knyga ir kokia jinai turėtų būti. Netgi buvau sukūrus filmų scenarijų, bet vis kažkas netiko, vis man atrodė, kad kažko trūksta ir aš dar neprieinu prie tos galutinės idėjos. Od tego momentu, kiedy już znałam historię babci, które utkwiły jej w pamięci. Przez wiele lat też nosiłam w swojej głowie ten kiełkujący ziemniak i cały czas myślałam, w jaki sposób przedstawić, w jaki inny sposób przedstawić te trudne historie. Miałam również przygotowany scenariusz do filmu. Ir, na, čia matote, kaip aš visą laiką ruošiuosi knygose, tai prasidėjo tokie užsirašinėjimai, užrašėliai. Začalo się od takich zapisków, zwykłych zapisków. Ir čia keletą yra Drygevičiaus, Stasio Drygevičiaus paveikslų, nes iš pradžių mano galvoje ta knyga atrodė tokia labai surrealistinė, aš galvojau, kad jinai bus tokia vat piešta, vaiko akimi žiūrint, galbūt kaip sapnas kažkoks baisus ir taip toliau. Va taip aš ją įsivaizdavau, kol aš dar nežinojau, kad mes susitiksim su Lina ir kas iš viso to išėjo. Od samego początku, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że nasze drogi się połączą z Liną i z jej obrazem książki. Wyobrażałam sobie, że to będzie takie surrealistyczne, że to będzie jakby zły sen, oczami, widziany oczami dziecka, a więc takie obrazy gdzieś tutaj się pojawiały w głowie Jurgi. Na, o paskui, jau kai susilaukiau vat savo vaikų, kai sugalvojau, kad jiems reikia papasakoti ir kitiems vaikams, tai atsigrėžiau į savo tėčio pačią vaikystę, kūdikystę ir tai yra pirmoji nuotrauka, kur mano tėtis kūdikėlis ir jie dar laimingi su šeima Lietuvoje. Kiedy miałam już własne dzieci, powróciłam do takich najwcześniejszych wspomnień, najwcześniejszych faktów związanych z rodziną mojego taty. To jest zdjęcie, kiedy mój tata jeszcze jest tutaj tym właśnie najmniejszym maluszkiem. I tutaj jest zdjęcie ważne zrobione jeszcze wówczas, kiedy byli wszyscy w Litwie i kiedy wszystko było dobrze. Tada ir atsirado tas sugalvotas mano ragelių kaimas, kur ant medžių auga rageliai, tai kruosanai ir tai dėl to, kad visą laiką paskui išvykus tos gimtinės ir gimtosios sodybos atrodo kaip pasaka ir yra tos vietos gimtosios idealizuojamos ir taip ir atsitiko mano knygoje. Wówczas tak się wydarzyło, że właśnie powstała w mojej głowie ta wioska, tak zwane rogaliki, gdzie te rogaliki rosły na drzewach, to była wioska wymyślona wówczas, ale tak mocno wyidealizowana w książce, że po prostu było to miejsce bajkowe, do którego człowiek chciał niezwykle za wszelką cenę wrócić.
Kalbant apie istorijos, kaip į kelionę įtremti, tai tos istorijos kartojas ir galima sakyti, kad kiekvienoje tremtinių istorijoje ta pradžia yra tokia, kad pasibeldė į duris, suėmė, davė vieniems daugiau, kitiems mažiau laiko ir stotyje Naujosios Vilnios buvo atskirti vyrai nuo šeimos. Tai šitas momentas yra svarbus labai mano knygoje, nes mano tėčiai buvo labai svarbus tėtis, kurį jis prarado labai anksti vaikystėje ir praktiškai čia yra ir paskutinis kartas, kai jie matėsi stotyje prieš išvykstant į Sibirą. Ta scena przy dworcu kolejowym jest w książce niezwykle ważna, ale tak samo jest ważna ta historia w wielu wspomnieniach tego trudnego okresu wywozu na Sybir. Ważna tym, że dla mojego taty ojciec był bardzo ważny, a to jest ostatni moment pożegnania, kiedy już oni więcej się nie spotkali. Ir knygoje aš dar labiau sureikšminiu tą momentą, nes tėtis paskutinį dalyką, kai įteikė savo sūnui, tai obolius ir tie oboliai tampa tokių simbolių, kurie paskui tas simbolis atsikartoja knygoje ir močiutė savo prisiminimuose taip pat mini obolius, kurių labai pasilgsta, kaip liktai ilgėtųsi šalies, taip ilgisi obolių, kurių skonio ir kvapo negali pajusti Sibire. Ostatnim podarunkiem, kurį tata ofiarovau mojemu tacie, byli jabłka. Jabłka od tego momentu symbolizowały Litwę. Jabłka to była Litwa. Jabłka to był taki dobrobyt i o tych jabłkach też bardzo pięknie wspominała przez cały czas moja babcia. Čia tiesiog trajektorija, kad būtent pavaizduoti kelionę, kur mano tėčio šeima atsidūrė, Barnaule. Tutaj mamy oznaczenie, jaką drogę przebył mój tata na Sybir. Barnaule ir Barnaulo, aišku, viskas jiems atrodė labai kaip neįtikėtina ekskursija, kaip nuotykis, kol dar nebuvo suvokta iš tikrųjų tragiškosios dalies, kaip čia jie gyvens ir kiek jie čia gyvens. Očami šteguliniai dziecka byla to podruž niezvykle ciekava, ponieważ w większości przypadków była to taka też pierwsza podróż, zanim jeszcze człowiek po prostu zdał sobie sprawę z tego, gdzie przybył i jakie życie, jaki los tutaj na tego człowieka czeka. Ir visą tai kelionę iki barakų, ir visą tai, kai jie matė savo kelyje, ir kalnus, ir plačiausias upes, ir laivus, ir netgi tos pačius barakus sukrypusius, visą tai jiems buvo labai nauja. Podróż pod same baraki, rzeka, góry, statek, wszystko to, co widzieli po drodze, było niezwykle interesujące i nawet te krzywe, przekrzywione baraki też były czymś bardzo nowym, nieznanym. Ir netgi šitie prisiminimai labai ryškiai įsirėžė į mano tėčio atmintį ir kartais netgi užgoždavo iš tikrųjų tas sunkiasias beveik prie mirties ar ant mirties lenkščio dienas. I ta nawet taka, można rzec, podróż krajoznawcza, tak, jaka ona by nie była, z jakim finałem, czasami przysłaniała nawet te trudne wspomnienia w opowieściach mojego ojca. Čia tiesiog viena iš iliustracijų pakalbėti apie laiką, kad iš tikrųjų tėtis praleido Sibirė 5 metus. Tata na Sibirį spendžiau 5 lat. Bet knygoje nėra to laiko pojūčio, iš tikrųjų, kaip aš stengiausi įsivaizduoti, kaip vaikui tai atrodo, kad jis nelabai suvokė, kiek čia to laiko praeina, išskyrus galbūt pažymėjimas kalėdų, kūčių šventimas, galbūt kažkokie tokie momentai, kurie vis dėlto nusako tarsi laiko bėgimą. V książce tego počučia času nie bardzo možno zaobservovat. Sou takie naznačone važnejše momenty, typu Boże Narodzenie, zaznaczone wyjątkowe dni, a ten czas, ten czas 5 lat gdzieś tam przez te strony po prostu sobie przemyka. Dziecko nie jest w stanie nawet zdać sobie sprawy, jak ten czas tutaj, jak ucieka. Ir iš tikrųjų, o mes Lenkų knygoje turim puslapius, iš tikrųjų mes knygoje net neužrašėm puslapių, bet paskui visi užsienio leidėjai ypatingai taip pasimėtinėjo. V pirmšiai książce, tak, v litevskiai nebylo. Nima į tūtą, nėra čia? Lenkų irgi versi. Mes taip norėjome, kad iš tikrųjų ta knyga tokia būtų. V książce zaznačionych, tak, nima numeracijų stron. Na ir labai greitai praskrėjome iš tikrųjų tą kelionę, bet tik tai šiek tiek prisilietėme prie personalų. Sušilo.
bet svarbus yra momentas, kad tėtis grįžo su savo seserim į Lietuvą našlaičių traukinio. Našlaičių traukiniai buvo tokios ekspedicijos organizuotos iš Lietuvos, kad parvežtų namo našlaičius vaikus arba pusiau našlaičius pargabentų, dar jeigu jų ten mama liko, tai kad bent jau vaikai grįžtų namo. Tai taip tėtis grįžo namo su savo seserim vieni vaikai į Lietuvą. Bardzo szybko przemknęliśmy przez te wszystkie strony książki i jesteśmy w takim momencie, kiedy mój tata ze swoją siostrą wracają do Litwy pociągiem. Pociągiem zwanym pociągiem sierot. Była zorganizowana taka wyprawa, ekspedycja na Sybir i sieroty, półsieroty, same dzieci zostały przywiezione do Litwy. Mama dzieci została wówczas na Syberii. Na, o čia tas tai mažas berniukas, kuris jau išaugo į tokį didelį vyrą ir čia iš tikrųjų yra tėčio pirmas toks susitikimas su knyga, nes tai yra mūsų knygos pirmasis pristatymas ir kaip jau minėjo, šitai knygai iš tikrųjų yra 5 metai ir dabar jinai iš naujo atgimsta vat, Lenkijoje. Książka już świętuje swoje 5-lecie i tutaj jest zdjęcie z pierwszego takiego spotkania, pierwszej prezentacji książki w Litwie. Widzimy głównego bohatera, zarówno książkowego, jak i w realu, tatę. I to jest takie pierwsze zderzenie tych dwóch bohaterów, książkowego i na szczęście żywego taty. Taigi, kai Jurga parašė istoriją ir parašė scenarijų komiksų knygai, aš gavau tekstą ir pirmiausia man buvo užduotis sugalvoti, kaip pavaizduoti veikėjus. Jurga napisała tekst, napisała książkę, zostawiła taki dla mnie ślad, w jaki sposób trzeba narysować komiks do tej książki. Kadangi pagrindiniai veikėjai yra Jurgos šeimos nariai ir svarbiausias yra jos tėtis. Główni bohaterowie to najbliższa rodzina Jurgi i sam główny to jest tata. Tai aš tiesiog paėmiau jo vaikystės nuotrauką ir perpiešiau. Wzięłam zdjęcie z dzieciństwa taty i po prostu przerysowałam. I tłumaczenia nie trzeba, co? Ir tada pradėjau galvoti, pagrindinį veikėją komiksuose man reikės piešti turbūt kelis šimtus kartų ir kaip nuotraukoje jo nupiešti panašaus nepavyks, dėl to reikėjo stilizuoti kuo paprasčiau. Tutaj nas koleżanka poduczy, jak można kombinować w rysowaniu. A więc odtworzyć zdjęcie wielokrotnie w komiksie byłoby niezwykle czasochłonne. Dlatego trzeba było się zastanowić nad poprowadzeniem kreski w taki sposób, żeby ta postać była bardzo podobna do pierwowzoru, ale łatwiejsza w odtworzeniu wielokrotnie. Ir iš tikrųjų visiems knygos veikėjams mes ieškojome prototypu. Dla wszystkich bohaterów szukaliśmy jakiegoś prototypu. Tiek tarp tremtinių nuotraukų, arba tiesiog iš šių laikų žmonių, kas labiausiai atspindėtų tą charakterį. I nie tylko wśród zesłanych osób na Sybir, wśród tych zdjęć, ale również w zdjęciach ówczesnych, współczesnych. Visą knygą nupaišiau ant paprasto plono kopijavimo popieriaus paprastu pieštuku. Całą książkę narysowałam na zwykłej kartce papieru, na takiej po prostu kserokartce. Ir netgi kaip matote ekrane, aš iš karto rašiau ranka tekstus šalia iliustracijų, negalvodama, kas bus po to. Przy ilustracjach od razu w tych chmurkach pisałam też teksty, nie myśląc, co będzie się działo z tym dalej. Kadangi tai buvo pirma tikra knyga tiek Jurgai, tiek man, mes net nesapnavome, kad tik kada nors bus leidžiama kitomis kalbomis. To była pierwsza książka, zarówno dla mnie, jak i dla Jurgi. I żadna z nas nie myślała, że ta książka będzie gdziekolwiek wydawana w innych językach. Tai vėliau susidūriau su problema, kad reikėjo visus tekstus labai atsargiai ištrinti, palikti gražias tuščias vietas, kad būtų galima įdėti tekstą kitą kalbą. I się okazało, że trzeba te piękne chmurki po prostu gumką pięknie wytrzeć, tak, napisy, ponieważ miały się tam znaleźć teksty w innych językach. Labai svarbu šioje knygoje yra laiškai. W książce bardzo ważne są listy. Ir man jos taip pat norėjosi atkartoti kuo tikroviškiau.
I bardzo chciałam, żeby te listy były jak najbardziej autentycznie przedstawione. Taigi, kaip pavyzdį, naudodama šį Jurgos močiutės laišką išsiųsta iš Sibiro. To jest list babci Jurgi wysłany z Sibiru. Aš taip pat laiškus rašydavau ranka ant popieriaus ir paskui juos palamdydavau, pamurzindavau, kad atrodytų kuo tikresni. Nufotografuodavau ir dėjau. Ja też pisałam dlatego te listy ręcznie i też je tak zginałam w podobny sposób, żeby przypominały te autentyczne listy z Syberii. Nes kadangi vokų nebuvo, žmonės sulankstydavo laiškus štai tokius trikampėlius, užrašydavo adresą. Kopert nebuvo, trzeba było z tej kartki papieru, na której się pisało, po prostu w taki sposób wykombinować, żeby było miejsce zapisać nawet tam dane adresowe. Pieszdama się knigą, naudojau be galo daug dokumentinių nuotraukų. Dużo zdjęć takich dokumentalnych. Je wszystkie przydawały mi się w pracy, w rysowaniu. Ir dažnai mano darbas atrodydavo taip, atsiverčiu fotografiją kompiuterio ekrane ir tada tiesiog ją kopijuoju. I często praca wyglądała tak, że sobie otwierałam zdjęcie na komputerze i przerysowywałam. Bet kopijuodavau kaip kūrybiškas kopijavimo aparatas, įpaišydama knygos veikėjus arba nepaišydama to, kas nereikalinga. Ale byłam bardzo kreatywną kserokopiarką, ponieważ rysowałam tylko to, co było dla mnie potrzebne i ewentualnie dorysowałam więcej, tutaj na przykład postaci. Tada keletas scenų, kurios man buvo tikriausiai sudėtingiausia pavaizduoti, tai žinoma buvo mirtis. Kilka scen, które były dla mnie najtrudniejsze w obrazowaniu, to były przede wszystkim sceny śmierci. Gal knygoje nesijaučiu, netgi šitas atvartas tikriausiai atrodo gana šviesiai. W książce może nie jest to wyczuwalne, nawet te obrazy wyglądają dość jasno. Bet atsimenu, kad nupiešti vežime vežamus Japonų lavonus, aš turėjau žiūrėti žydų genocido nuotraukas. Pamiętam jednak dobrze, żeby zobrazować tutaj wywożonych, jak widzicie na ilustracji nogi, tak, wywożone zwłoki Japończyków. Musiałam szukać jakby natchnienia też w zdjęciach z innych też trudnych momentów historycznych. Taigi, pieszdama się knygą, aš tiek prisižiūrėjau nuotraukų iš karo ir mirties, kad galvodavau, jeigu visi žmonės taip kasdieną gautų po tokią porciją tokios informacijos pasaulyje, nebebūtų karo. Codziennie przeglądałam bardzo dużo zdjęć z wojny, zdjęć związanych ze śmiercią i tak sobie myślałam, że jeżeli każdy człowiek na świecie tak przeglądałby te zdjęcia jak ja, to naprawdę na świecie nie byłoby więcej wojen. Piesiąt knigą padariau daug klaidų. Nesakysiu, że to. Rysując książkę, popełniłam wiele błędów. Apie klaidą sužinojome daug vėliau, kai knyga buvo jau išleista keliais leidimais ar netgi užsienio kalbomis. O tych błędach dowiedziałyśmy się nieco później, kiedy już książka była wydana i nie tylko w języku litewskim, ale też w kilku innych językach. Pavyzdžiui, šitame atvarte yra kalbama apie utėlės ir utėlių rūšis. O, teraz musicie mi pomóc, drodzy słuchacze, bo ja zawsze mylę, jak teraz, czy to jest wsza, czy to jest pchła, wesz, jak to jest? Wesz? Już mamy dwie historie. Wesz czy pchła, a więc o nich teraz mowa. Nes, iš tikrųjų, aš čia suklydau ir nupaišiau blusą, nors parašytau tyli. I po litewsku też mamy dwa rodzaje, dwie turym. A więc tutaj też ilustratorka jakby pomyliła te dwa gatunki, nazwijmy. Ir jau su šita klaida buvo išleista knyga prancūziškai, itališkai ir tik tai latvių vertėja pastebėjo, kad čia ne tas vabalas. Dopiero tłumacz języka łotewskiego natknął się na ten błąd. Labai sunku man buvo nupiešti šį veikėją, kuris yra vienarankis. Bardzo trudno też było narysować bohatera, który miał tylko jedną rękę. Ir jis yra kairiarankis, ir čia buvo rūkymo scena. I on był leworęczny i to była scena, kiedy on palił. Ir aš susiradau daugybę nuotraukų su rūkančiais žmonėmis, kad padaryti kuo įvairesnį vaizdą. Wyszukałam bardzo dużo zdjęć, na których ludzie palą.
O pasirodo visi rūko su dešinė ranka. Ir šiukis... okazalo, že všisi palau pravou rankou. Aš nupaišiau bent tris tikrai neteisingai ranką ir Jurga pastebėjo ir sako, tu nepaišiai, nupaišiai ne tą ranką ir mane privertė perpiešti. I tutaj Jurga zauvažila, že ne tau rankou pali, ne tau rankou, kturou ma pali. Jeigu čia paprašyčiau atrasti vieną skirtumą, ar pastebėtumėt? Či tečia rada tutaj jedną rūžnicą odnaleźć między tymi ilustracijami? Taip. Čia yra dar viena veikėja, kuri istorijoje netenka rankos. V historii tej książki też jest jeszcze jedna bohaterka, która też nie ma, traci rękę. Ir aš ją piešdama, kadangi iš pradžių jau turėjau abi rankas, vis užmirždavau ir nupiešdavau su dviem rankom, tada turėdavau nutrinti. I z przyzwyczajenia rysowałam dla niej dwoje rąk, tak? Tak zwyczajnie jak od początku książki, ale dopiero w pewnych momentach zauważałam, że popełniłam błąd. Ir šio momento per vestuves mes nepastebėjome, buvo išleista knyga ir gauname iš skaitytojos laišką, kad jūs padarėt klaidą. I tego momentu nie zauważyłyśmy już, kiedy książka była wydana i tutaj na tym ślubnym zdjęciu jedna z czytelniczek zauważyła, że tutaj został popełniony błąd. Skaitytoja pasakė, ar ne per daug rankų. Czytelniczka dosłownie powiedziała, czy nie za dużo tutaj rąk. Taigi, su kiekvienu leidimu, kiekviena kalba, mes vis atrandam naujų klaidų ir taisome. Każdy nowy język, którym książka zostaje jakby ukazana światu, się pojawiają też nowe błędy. Čia paskutinis knygos skyrius ir mes einame į pabaigą savo prezentacijos ir šis paskutinis skyrius vadinasi ne pabaiga, tik pradžia, kas galima ir taip metaforiškai išskaityti ir galima sakyti, kad tai ne pabaiga istorijos, nes prasideda naujas Algiuko gyvenimo etapas. Bet su šia knyga taip pat niekas nesibaigėm, prasidėjo mūsų su Lina nauja kelionė. Buvo rašymo knygos ir piešimo knygos kelionė, o paskui prasidėjo kelionė tiesiog jau su knyga. Ostatni rozdział książki nosi tytuł Nie koniec, tylko początek. I o ile to jest też związane z życiem Algiuka, który zaczyna nowy rozdział w swoim życiu, to można to też odnieść do naszych autorek, które z tą książką, z tą pierwszą ich książką zaczęły nowy rozdział, bo nie dość, że napisały, pięknie wyrysowały tą książkę, to też się zaczęła taka ich podróż po świecie z tą książką. Tai pasirodė, kad tai yra knyga, kurią reikia lydėti, pasirodė, kad tai yra knyga, kurią žmonės norėjo versti į kitas kalbas ir prasidėjo mūsų ilga kelionė, atvedusi mus šiandien ir iki čia. Okazało się, że jest to książka, z którą trzeba podróżować, której się nie da samej wysłać w świat, za którą trzeba jeździć. I okazało się, że coraz więcej jest potrzeba tłumaczenia jej na coraz więcej języków. I cieszymy się bardzo, że też zawitała tutaj do was. I to już zdjęcie z dzisiaj. Nie to, że przygotowana prezentacja od 5 lat. Ja chciałam zapytać o taką rzecz, ponieważ jak pierwszy raz zetknęłam się z tą książką i spojrzałam jeszcze nie wiedząc, co jest w środku, spojrzałam na okładkę, to troszkę mi się to tak skojarzyło z filmami, czy z mangą, czy z filmami Hayao Miyazaki, jakby ten styl rysunków, tak? Czy możecie mi powiedzieć, czy jakąś inspirację mangami japońskimi tutaj grała, czy nie? Nes būdama gyvendama Japonijoje, aš kažkodėl neskaičiau mangų, man jos visiškai nepatiko. Z jakiegoś powodu, mieszkając w Japonii, nie czytałam mango, jakoś to mnie po prostu nie interesowało. To masz rękę. Taip, ir tiesiog paišiau knygą pagal Jurgos scenarijų, nes jinai buvo parašiusi ne tik istoriją, kurią jūs skaitote, bet buvo atskiras tekstas iliustratoriai, ką jai reikės nupaišyti.
I rysowałam na podstawie wskazówek Jurgi, ponieważ Jurga nie tylko napisała książkę, ale ona też zostawiła dodatkowe notatki, jak powinno to być zilustrowane według niej. Bet gali būti, kad gyvenimas Japonijoje ir tikrai žiūrėjau tos jo multikus kažkiek ir įtakojo. Jednak może być, że to moje życie w Japonii też miało na to wpływ, na ten obraz, tak, na postrzeganie tego. Okej, okay, a proszę powiedzieć, czy ten wątek japoński, obozu japońskiego, czy to jest obozu japońskiego i tam występuje też postać cioci, która jest wielbicielką Japonii, tak, cioci Petronelli. Czy to jest fikcja, czy to jest twoje wymyślenie, czy to jest autentyczna historia, wiesz, kobiety, która była zafascynowana Japonią? Czy dabar atskleisim visas paslaptis visiems? Teraz wszystkie tajemnice zostaną rozwiane. Labai daug iš tikrųjų skaitytojų, ypatingai jaunųjų, klausia, kas šioje knygoje tikra, kas išgalvota. Wielu czytelników rzeczywiście pyta po lekturze, co tu jest prawdą, a co jest wymyślone w książce. Żasnas Martinas tikras ar išgalvotas? Czy gąsior Marcin był prawdziwy, czy został wymyślony? Ir man dabar jis tikresnis už tikrą. I teraz jak dla mnie, to on jest bardziej prawdziwy od prawdziwego. Tai dabar ta Japonija, iš tikrųjų teta Petronėlė tikriausiai nie girdėt nebuvo apie Japoniją. Ciocia, o ile ciocia Petronella była, to najprawdopodobniej ona sama nie słyszała nawet o tej Japonii. Bet jinai buvo labai ypatinga moteriškė ir man norėjosi dar jai vat ir suteikti tokią kažkokią keistenybę, kad jinai yra įsimylėjusi Japoniją. Była jednak tak wyjątkową personą, że chciało mi się dodać jej tej wyjątkowości w książce jeszcze więcej. Bet pirmiau, prieš tą atsiradimą jos tokį japonišką įsimylėjimą, atsirado tas pavadinimas knygos Sibiro haiku. Dėl to paskui ta japoniška linija taip kažkaip natūraliai jinai ir įsipaišė į knygą. Nazwa książki Syberyjskie haiku było od razu, można rzec, i dlatego gdzieś też należało tą Japonię w tej książce troszkę zaznaczyć. No jest pięknie zaznaczona, jest przepiękna scena gry na bębnach taiko, gry powietrzem. Tak? Būgnai kaip irgi būgnai muzika kaip kažkas, kas jungia mus visus, arba kažkokios istoriniai momentai, kurie irgi jungia mus visus, kaip japonai karo belaisviai yra Sibire ir lietuviai tremtiniai yra Sibire, kaip Algiukas grojo būgnų ir japonai groja savo būgnais, kažkas, kas mums yra bendra. Bębny i muzyka to były te atrybuty, które łączą nas wszystkich. I teraz i wówczas na Syberii zarówno Litwinów, jak i Japończyków łączyły te bębny. I jeden naród i drugi, i Algiukas również na tych bębnach grał. Też otwierając tą książkę po raz pierwszy, pomyślałam sobie, że piszecie o takim doświadczeniu, które też jest jakoś wspólne dla tego pokolenia, tak? Pokolenia twojego taty, czy naszych rodziców, czy dziadków. Dlatego, że wywózki doświadczały właściwie wszystkie narody, które zostały no, zaanektowane przez Związek Sowiecki, tak? I w Polsce to jest przerażające, ale na przykład powyżej prawie 400 tysięcy osób zostało również wywiezionych na Syberię. Więc w jakimś sensie to doświadczenie, o którym piszesz, to doświadczenie twojego taty, jakby bliskie jest różnym narodom. Ta patirtis lietuvių tremiamų jūsų tėvelio yra panaši daugeliui tautų. Vakar mes buvom muziejuje Sibiro atminties. Wczoraj byliśmy w muzeum w Białymstoku, muzeum poświęcone Syberii. Atrodė, kad labai daugelis momentų yra iš knygos. I miałam wrażenie, że bardzo wiele momentów, bardzo wiele tam ukazanych właśnie momentów było wspólne dla nas wszystkich. Zafascynowała mnie też, czytając tą książkę, zafascynowała mnie też bogactwo osobowości, które tam występują. I w dzieciach, tak, i w dorosłych. I jeżeli możemy przesunąć na tą polską prezentację, czekajcie. A. To jest już twoją, Zosiu, tak? Tak, tak, jak to chyba tutaj. Uczyli mnie godzinę, to może dam radę, słuchajcie. No. Nie, ten kolejny rysunek, dobrze? O tak, dobrze.
I tutaj przedstawione są osoby, które występują, to są główne postacie, tak? Ale występuje też smętna masa. Ja bym chciała zapytać, co to jest ta smętna masa? Na ta nepatenkinta masė atsirado kaip toks neišvengiamas veikėjas, kurio dalim gali tapti bet kas. Ir man toks vaizdinys buvo jos tas varnalėšų toksai gniutulas, kad jisai prilimpa. Kodėl jis buvo reikalingas? Todėl, kad nesinorėjo įvardinti kaip atskirai kiekvieno žmogaus, kaip kažkurio momentu jisai praranda viltį ir tampa visiškai sugniuždytas. Bet tada norėjosi, nes kitaip negalėjo būti, labai buvo sudėtinga ir sunku, bet norėjosi, kad jie neamžinai yra tos nepatenkintos masės dalimi, kad prilimpa ir vėl atlimpa. Smętna, niezadowolona masa, to był przede wszystkim te osoby, które utraciły nadzieję, ale ten tytuł tej smętnej, niezadowolonej masy nie był też im przypisywany jakby od początku do końca. Oni mogli jakby wrócić też na to łono, tak, na jaśniejszą stronę, tak. Tada aš sakau čia ne apie knygą, nu apie mus visus, kad mes visi galime tapti nepatenkintos masės dalim. Jeigu aš kalbu vaikam apie šitą knygą, tai man sunku įsivaizduoti, kaip mes išgyventume šiais laikais tokią situaciją. Manau, kad mes tikrai būtume kažkurio momentu tos nepatenkintos masės dalimi. To jest związane z każdym z nas, tak? Każdy z nas w tak trudnych czasach, wtedy, jak i ówcześnie, jeżeli byśmy się znaleźli w tak trudnej, wyjątkowej sytuacji, nie wiemy, jak byśmy się zachowali. Tak też tłumaczę na spotkaniach z dziećmi, że nie znamy do końca swojego zachowania i nigdy nie wiemy, kiedy my i w którym momencie staniemy się też tą taką niezadowoloną masą, ale to też nie musi być etykieta na całe jakby życie tam. Co pomagało przetrwać? Jak to jest dosyć dobrze też pokazane w waszej książce, jakie cechy osobowości, czy jakie zachowania pozwalały zachować siłę, czy jakby tą siłę przetrwania? Aš nežinau, ar aš turiu atsakymą į tą klausimą. Aš galbūt kai kurios veikėjus sudėjau tą atsakymą, bet kas mane pačią labai veikia skaitant tremties literatūrą, tai tie žmonės, kurie tokioj situacijoje sugebėjo neprarasti dvasios ir dargi kvėpti kitus tikėjimu. Ir manau, kad viltis sugrįžti namo palaikė visus, nes nu, tu negali pasiduoti, nes kitaip tu nebusi tiek stiprus, kad tu galėtum grįžti namo. Tai tas noras grįžti ir palaikė juos. Nie wiem, czy znam odpowiedź na to pytanie, chociaż na pewno próbowałam w te postacie jakby ukazać w różnych cechach, tak? Jednak na pewno same najważniejsze rzeczy to ta zachowanie duchowości w człowieku, zachowanie duchowości i umiejętność natchnienia też innych tą swoją taką wiarą i nadzieją, nadzieją tak naprawdę na powrót do domu. No i takiego działania w miarę możliwości, tak? Choćby to miało być śpiewanie, tak? Czy robienie na drutach czegoś, czy cokolwiek innego, co by dawało takie poczucie, że coś robię. Tai dainavimas yra vienas iš tų, kur aš sakau, kad jiems suteikia čia daug, yra tokių kaip su paukščiais, su tokiais simboliai paukščių, kaip ir žasinas Martynas, dainavimas, kuris suteikia sparnus. Tai vienas iš tų užsiemimų arba kur gali išskristi į kitą realybę, pabėgti nuo baisios realybės. W książce jest opisany chór, który powstał tam na Syberii. To jest też taki symbol jakby nadziei powrotu do normalności, czy bycia w normalności, jak również sam gąsior Marcin też jest takim symbolem wolności. Też cudowne jest przedstawienie. A jeszcze chciałam zapytać, powiedzcie mi, czy w trakcie pracy nad książką było we waszej współpracy coś trudnego? Czy jak się dogadywałyście, jak, no właśnie, czy,
co było trudnego w narysowaniu tego wszystkiego, bo ta książka jest, rzeczywiście ona nie może inaczej wyglądać, jakby rysunek jest tutaj integralną częścią całej treści, że jakby pomyślałam sobie, że jakby czytając tekst bez rysunków, ona by była uboga, tak? Co było trudnego w waszej współpracy? Czy było coś? Może nie. Tai sudėtingiausia man tikriausiai buvo įsivaizduoti, kaip viskas vyko ir atrodė. Na pewno zdecydowanie najtrudniejszą rzeczą było sobie dla mnie wyobrazić, jak wszystko wyglądało i się odbywało. Dar nebuvo jūsų muziejus, mes neturime panašaus muziejus. Jeszcze nie byłyśmy w muzeum, my nie mamy podobnego muzeum jak wy. Ir tiesą sakant, vakar vaikščiodama ten galvojau, kaip tai man būtų padėję viską. I szczerze mówiąc, wczoraj tam sobie chadzając, myślałam, jakby to było dla mnie pomocne wcześniej. Tai piešiant šią knygą, aš gyvenau Klaipėdoj prie jūros, Jurga gyveno Ispanijoj. Kiedy rysowałam tą książkę, mieszkałam w Klaipėdzie nad morzem, Jurga wówczas mieszkała w Hiszpanii. Jurgos tėtis buvo Vilniuje ir aš tada rašydavau Jurgai ten, kaip atrodo traukinio vidus. Tada Jurga klausė tėčio, tėtis nupaišo, atsiunčia nuotrauką, atsiunčia man. Żeby było jasne, tata Jurgi mieszkał wówczas w Wilnie, dziewczyny już mówiły Klaipėda i Hiszpania i kiedy Lina miała pytania, jak tam wyglądało w środku tego wagonu, tak, to najpierw mówiła to dla Jurgi, Jurga kontaktowała się z tatą i taką, rozumiem, pocztą pantoflową to się odbywało. Taip vyko knygos kūrimas. O tėtis nupiešė, o paskui skambina, kad ne, iš tikrųjų ne tai buvo, tai tikriausiai visai kitai buvo. A tata narysował, jak wyglądało w środku, już wysłał, a potem szybko dzwonił, że nie, jednak to nie tak wyglądało, nie, to inaczej. Aha, czyli też jest współautorem. Ty toksautorys, tak? Tėtis labai dalyvavo. Tata bardzo uczestniczył. Gal jis galvojo, kad jis daugiau dalyvauja, negu iš tikrųjų dalyvavo, bet... Może miał wrażenie, że jeszcze bardziej uczestniczy niż uczestniczył, ale uczestniczył. Też pięknie jest przedstawione w tej książce, w waszej książce miłość. Że to też jest niesamowite, że w takich warunkach miłość jest taką siłą, która niesie, tak? Jego, który nasza szmota. Tu zaraz wam, poczekajcie, możemy przesunąć dalej. To jest tym, tak? Baraki. Mieliśmy podobne. O. Neturiu gal komentarų, galbūt taip norėčiau įsivaizduoti meilę ir čia reikia tiesiog, čia jau sudėta mano. Sunku, bo trudno jest jakoś skomentować tą miłość, tak. Ale po prostu chyba ukazałam ją w taki sposób, jaką chcę ją widzieć. Tak. Z bohaterów, które tam występują, to troszkę o tym mówiłyście, występuje pani Arnika, która jest nauczycielką śpiewu i która traci rękę, tak? W trakcie pracy w lesie traci rękę, a mimo wszystko traci rękę, ale zyskuje właśnie miłość, tak? Do żołnierza, który wrócił z frontu. Występują też nazwiska takie, które wiążą się, na przykład główny bohater, czy tata głównego bohatera nazywa się Corriene, tak? Corriene znaczy plaster miodu. Występują też imiona, które wiążą się z określoną, na przykład pani Banga Climene, która jest falą, tak? Która nazywa się falą. To są nazwiska wymyślone, czy takie? Yra... Tie vardai, kurie reiškia gamtiniai tokie vardai, visi yra išgalvoti. Nazwy, które oznaczają jakieś takie bardziej zjawiska przyrodnicze, czy są związane z przyrodą, z naturą, są wymyślone? Galbūt, kad būnant toli nuo gimtinės varduose, jie prisimintų dar savo, kažkaip išsiveštų savo gamtos, savo gimtosios Być ziemės. Może po to, żeby będąc daleko od domu, w tych właśnie nazwach, w tym nazewnictwie zachować to, za czym tęsknią.
Bet kas yra įdomu, kad su kiekvienu vertimu į skirtingas kalbas tie vardai arba išverčiami grybai tampa nebabausiais, tampa voveraitėm, baravykais ar musmeriam. Ta prasme, kad su kiekviena kalba šitie vardai tiesiog keičias, mes dabar turim jau šimtus skirtingų vardų. V každym tłumaczeniu książki to nazewnictwo nieco się rozszerza, bo na przykład, no tak już ironizując, z borowika mamy muchomora i tym podobne. Tak, każdy język ma gdzieś tam swoje takie uroki, każdy tłumacz ma swoje uroki i teraz tych imion, nazwisk i nazw jest o wiele więcej niż było pierwotnie w książce. Netgi šuniukas, kuris lietuvių kalboje yra pavadintas Razinka ir pas jūs taip pat. Jest w książce piesek o imieniu Razinka, jest w tłumaczeniu polskim też zachowana ta nazwa Razinkas. I italų kalboje jis tapo ravioli, prancūzų. W języku francuskim stał się ravioli. O japonų kalboje piroški. Piroški. Nes tai buvo vienintelis japonams žinomas rusiškas patiekalas. A więc każdy tłumacz danego języka radził sobie na swój własny sposób, tak? To ciekawe. Ir čia jie labai, čia nieko nepasakysi, sako, pas mus taip svarbiau ir mes žinom savo, tai čia. I nawet wnosić jakieś uwagi nie bardzo było możliwe, bo każdy przecież swój język zna lepiej, tak, i gdzieś tam mentalność ludzką i na przykład było wiadomo, że jakiś pirożek jest u nich okej. Pavyzdžiui, su prancūzais buvo paskutinis nesutarimas iki galo, kad šuo turi būti ravioli. Aš visiškai nepasirašiau, bet jie, nu viskas, neišleisim knygos, jeigu šuo nėra ravioli. S prancūzami właśnie to ravioli. Imię pieska od Razyna stało się ravioli i mimo, że Jurga się nie zgadzało do końca, to oni też byli uparci, mówili, że w innym jakby nazewnictwie, z inną nazwą książka nie zostanie w ogóle wydana. Po polsku pies się nazywa Rodzynka. Razyna z Rodzynka, tak jest. Ja bym chciała jeszcze wrócić, to jest Ameryka, przejdziemy tylko do ostatniego, na koniec, to też pokazywałyście ten slajd, nie koniec, lecz początek. I chciałam jeszcze zapytać o historię mamy, mamy Algisa, ponieważ to jest też niesamowite, że z tego wynika, że ona uciekła też z obozu, tak, i dotarła aż na Litwę, jakby, czyli musiała przejść, nie wiem, przejechać, tak, całą Syberię, żeby dotrzeć tutaj do części europejskiej, na Litwę. I na Litwie została kolejny raz złapana i kolejne 10 lat jakby spędziła na wywózce, tak? Dar liūdniau, ko nepaminėjau tam, kad jos toj trajektorijoj, tai kad jinai, kai grįžo į Lietuvą pas vaikus, jinai iš tikrųjų mirė, buvo nužudytas jos brolis, poetas, dėdės Alfonso šio veikėjo brolis ir jos brolis. Žodžiu, jinai sudalyvavo laidotuvėse savo brolio, todėl buvo tenai laidotuvėse suimta ir pasodinta į kalėjimą, kankinta ir tada dar kartą išsiųsta į Sibirą. To, czego nie napisałam w książce, takiej smutnej historii, bardziej tragicznej historii tej właśnie mamy Algiuka, było to, że ona kiedy uciekła i przyjechała do Litwy, akurat był pogrzeb jej brata, który też jest który został zamordowany i ona podczas tego pogrzebu została pojmana, aresztowana, mocno torturowana i jakby ponownie zesłana na Sybir. No tak, to jest straszna historia. Czy jest w planie pisanie jakiegoś dalszego ciągu tego życia Algiusa już tutaj? No mes juokiamės, nes mums tai yra įprastas klausimas. Śmiejemy się, bo dla nas to jest bardzo częste pytanie. Nes Lietuvoje mes dabar jau 8. leidimą knygos turime. W Litwie już mamy, 8. raz już wydajemy tę książkę. Ir ponawiamy.
Ir kaip jau reikalauja mums tos antros dalies. I čitelnice jakby oczekują tej drugiej części. Bet dabar mes labai užimtos kitais dalykais. Tai mes norėtume, nes iš tikrųjų labai įdomu būtų papasakoti jūsų grįžimą ir gyvenimą be tėvų Lietuvoj, bet dar nepriejome. Aktualnie jesteśmy bardzo zajęte, ale bardzo byśmy chciały napisać drugą część, jak wyglądało życie Elgiuka już tutaj po powrocie do Litwy bez rodziców. Ir dar būtų labai mums proga vėl dirbti kartu, nes mes tiek užsiemusios, kad kartu nebeturim projektu. I to byłaby znowu wspaniała możliwość, żebyśmy mogły współpracować razem, Jurga z Liną, bo teraz aktualnie mamy tyle zadań i tyle pracy, projektów, że się mało widzimy. Chciałam was zapytać jeszcze o taką rzecz, jak odbierana jest ta książka przez dzieci, bo macie spotkania, tak? Z czytelnikami młodszymi, starszymi. Ja muszę powiedzieć, że moja wnuczka, już tutaj mówiłam wam przed spotkaniem, że moja 11-letnia wnuczka przeczytała tą książkę właściwie od dechy do dechy, nie odrywając się ani na moment. I była nią zauroczona i na pytanie, co ci się najbardziej podobało, powiedziała, że o takich trudnych rzeczach można tak ładnie jest tak ładnie napisana o takich trudnych rzeczach. To jest 11-latka, tak? Czy macie takie, co się dzieciom najbardziej podoba w tej książce? Kadangi iš tikrųjų galiausiai knyga yra kaip ir skirta visai šeimai arba tinka visai šeimai, nes tikrai jeigu jinai atsiduria pas kažką namie, ją perskaito nuo mažiausio iki vyriausio. Książka jest dedykowana całym rodzinom, ponieważ tak zwyczajowo już jest, że jak się znajdzie gdzieś u kogoś w domu, to jest czytana przez całą rodzinę, tak? Tai kiekvienas kaip ir savo pagal savo amžių skaito tą knygą. I każdy czyta tą książkę według własnego wieku. Ir pasakojo nemažai mamų, kurios skaitė neskaitantiems dar mažiems vaikams, kad jos skaito ir verkia, o tie vaikai klausos ir sako, ko tu verki, nes jiems visai kita istorija. Sporo mama powiada, że kiedy czyta swoim dzieciom, które jeszcze same nie czytają, że mamy już są wzruszone, płaczą, tak na przykład jak ja, prawda, zaraz tak się szklą oczy, ale dzieci rozumieją to inaczej i się pytają, mama, dlaczego ty płaczesz? Tai kaip pasakyt, manau, kad tiesiog visi, gal čia iš vis yra nuostabiausia, kai pavyksta sukurti knygą, kad kiekvienas ją turi kaip perskaityti savo, kad kiekvienas atranda savo skaitimo tą tokį būdą, nežinau kaip. Najwspanialszym w książce jest to, że właśnie może niezależnie od wieku, każdy w tej książce odnajduje coś dla siebie, nawet ci najmłodsi czytelnicy. Bet buvo tokių atvejų, kurie šiek tiek nustebino, nes kai kurios mamos sakė, kad vaikai persikraustė miegoti ant grindų. Zdarzyło się słyszeć takie historie, mamy opowiadały, że były dzieci, które po przeczytaniu książki chciały spać na podłodze. Kurie reikalavo buizos, kaip sriubos. Chciały takiej typowej, tej syberyjskiej zupy. Tai tokių atvejų, kur mamos klausė, o kaip čia mums elgtis tokioj situacijai? I mamy pytały autorki, jak my się zachować mamy w takich sytuacjach. Pewnie pozwolić spać na podłodze. Pojawiają się też takie postacie duchów trochę. Jest duch Marcina, takiego też, no to jest przepiękny sposób radzenia sobie z taką z trudną sytuacją, tak? Kiedy dziecko wymyśla przyjaciela, który go wspiera, chociaż ten przyjaciel już nie żyje, tak? Są też duchy takie postaci, które były bliskie dla niego. I no właśnie, skąd się te duchy wzięły? Na, man atrodo, kad pasakojant tokią istoriją, tokią liūdną istoriją, reikėjo rasti būdą, kaip apsaugoti vaikus, kaip jiems iš tikrųjų suteikti tą, kaip pasakyti, saugumą, kad artimi išeina, bet neišeina, jie lieka su mumis šalia. Po co są te duchy w książce? Kto czytał, zna Gąsiora Marcina i jego ducha. Duchy zostały wymyślone po to, żeby w tak trudnej historii uchronić dzieci, żeby dzieci wiedziały, że nawet jeżeli ktoś odchodzi, to on nie odchodzi.
Ir labai svarbus dalykas galbūt paminėti, kad tuo pačiu metu tokio amžiaus, kaip ir Algiukas knygoje, buvo mano sūnus, bet aš rašydama įsivaizdavau, kad tėtis yra mano sūnus. Tai aš elgiausi kaip mama, kuri gali, kuo gali dabar jį jam palengvinti tą tremtį. Tak się złożyło, że kiedy pisałam tą książkę, mój syn był w wieku mojego taty, kiedy był zesłany na Sybir i może dlatego pisząc, próbowałam pisać w taki sposób, żeby uchronić to moje dziecko. Co muszę mu jakby dać dodatkowo, żeby czuł się lepiej? No. Napisałyście piękną książkę. Moim marzeniem to jest to, żeby ona się stała lekturą w szkole w Polsce. Może państwo macie jakieś pytania? Wiem, że już nie, część osób tą książkę zna, ale być może nawet tutaj słuchając tej rozmowy, może nasuwa wam się jakieś pytanie, chcecie o coś zapytać autorki? Nie. Okej. Okay. Rozumiem, że historię swojego taty słyszałaś właściwie od dzieciństwa, tak? Jakiś podawana w kawałeczkach, tak? We fragmentach. W którym momencie jakby wiedziałaś, że musisz to napisać? Tėtis iš tikrųjų buvo mažesnis, kai jį ištrėmė į Sibirą, negu yra šios knygos personažas. Ir iš tiesų jis prisiminė labai nedaug. Iš pradžių iš vis tik tai vat, kai kurios istorijos kartojasi, ten bulvės istorijos, tėčio praradimas, tėčio mirtis, kad jis neteko labai anksti. Kai kurios tokios batą, kai jis taip pametė ir toj knygai, tokios istorijos, nelabai istorijos, momentai tokie kaip blyksniai. Tata był nieco młodszy niż jest ukazany w książce podczas wywózki i te jego wspomnienia były bardziej jak takie krótkie momenty, niepełne historie, tylko krótkie momenty i może dlatego też się rodziły te historie właśnie o tym ziemniaku, o zgubionym bucie. Bet było nemažai močiutės laiškų, kurį rašė savo broliui. Ale było sporo listów babci pisanych do swojego brata. Ir paskui tie prisiminimai surašyti į sąsiuvinį, kaip sakė. I te wspomnienia, które były zapisane na kartkach zeszytu. Ir kažkur 20 knygų apie tremtį, kurias aš perskaičiau. I 20, gdzieś około 20 książek o wywózkach, ta, które ja przeczytałam. Ir mano galvoje viskas iš tiesų taip susipinė, kad aš nebežinojau, kur yra mano šeimos istorija, o kur yra tiesiog kieno. I już było trudno rozróżnić, co jest historią prawdziwą mojej rodziny, a co było gdzieś też zaczytane Bet z innych. Bet man buvo svarbu iš tikrųjų, kad istorija pasakoma yra vaiko, vadinasi, jisai nelabai supranta, kas iš tikrųjų vyksta. Jisai, man buvo svarbu kasdienybės momentai, stebuklai, vargai, bet tokie visai paprasti maži dalykai. Ważnym dla mnie było ukazanie tego oczami dziecka. Takie właśnie czasami bezładne momenty, to co gdzieś utkwiło w jego pamięci i ukazanie tego oczyma dziecka. Byłyście kiedyś na Syberii? Tai va, tai ta Sibiras. Man atrodė, kad aš buvau. Man rodos, mnie się wydawało, że ja byłam. Toks jausmas buvo netgi, kad rašant, kad aš tarsi persikūnėjau į savo močiutę, nes, kaip aš sakiau, kad jaučiausi lyg mama, labai buvo įdomių tokių mistinių dalykų. Było dużo takich sytuacji mistycznych, kiedy pisałam, czułam się czasami moją babcią. Moją babcią, może to też się nakłada na to, że wówczas, tak jak wspomniała, już Jurga była mamą. Ir daug rašiau daugiausia vat, Ispanijoje, bet apsimaudavau vilnonės kojines. Man taip šalta buvo, man atrodė, kad aš esu tenai. Najwięcej pisałam w Hiszpanii, ale mimo to czasami musiałam nakładać wełniane skarpetki, bo tak strasznie mi było zimno. Vadinasi, labai kažkaip man atrodė, kad aš tai turiu. Bet jeigu realiai atsakant į klausimą nebuvom, bet turėjom važiuoti pristatyti knygą, nes buvo rusiškai išleista knyga, bet vat, viskas atsitiko. Ale realnie odpowiadając na pytanie, nie byłyśmy, ale miałyśmy jechać, ponieważ książka jest wydana też w języku rosyjskim, mieliśmy jechać, ale wyszło jak wyszło. Fajnie, że jest wydana w języku rosyjskim też. Ir išleista rusiškai ir iki šiol parduodama Rusijoje. Tai.
wydana w języku rosyjskim i do dnia dzisiejszego jest sprzedawana w Litwie. Mhm. Też... Przepraszam, w Rosji. W Rosji. Też występują tam postacie, no oczywiście strażników gdzieś tam w tle, tak, jest ten Chlebnikow, tych Rosjan takich, którzy, no, którzy prowadzą jakby ten obóz, tak, ale też tak sobie pomyślałam, że no teraz mamy wojnę na Ukrainie i że jak patrząc na to, co robią, to jakby niewiele się zmieniło wśród rosyjskiej, że tak powiem, no nie wiem, organizacji wojskowej, tak. Że takie typy nadal są. Żyjąc i jūsų personažus knygose, jūsų taip tiksliai ir dabar žiūrint įvykius Ukrainoje ir atrodo galima sakyti, kad nedaug pasikeitė visoje organizacijoje kariuomenės tokiam santyki žmogaus žmogų. Galima taip sakyti, bet aš savo šituose personažuose, kurie net yra baisiausi, vis dėlto įžiūrėjau žmonės, o šiais laikais aš sunkiai galiu žiūrėti žmonės. Można powiedzieć, że jest trochę inaczej, ponieważ ja w tych swoich bohaterach rosyjskich ujrzałam człowieka. Oni byli dla mnie ludźmi, ujrzałam człowieka, a teraz w aktualnych wydarzeniach nie potrafię. Nes galėjau, aišku, rašyti ir apie tokius, kur nebūčiau mačiau, bet norėjosi parodyti, kad visur lydėjo tas žmoniškumas, kad buvo galima sutikti netgi ir priešuose kažkur slypinti žmogų. Mogłam pisać w tych właśnie złych emocjach, o złych ludziach, ale chciało mi się pokazać, że w każdym człowieku, niezależnie od narodowości, właśnie drzemie człowiek, że w tych trudnych relacjach też można ujrzeć człowieka drugiego. I ta książka z pobyga i apibendrinimas, tas mano močiutės pasakymas, kad be tų gerų žmonių Rusijoje tavęs nebūtų. I na samej końcówce, sama końcówka książki, gdzie babcia podsumowuje, puentuje też tę książkę, że bez tych ludzi, których spotkała na Syberii, tak, bez tych w cudzysłowie złych ludzi, którzy się okazali ludźmi dla niej, nie byłoby też tutaj Jurki. Pięknie, dzięki. Może Państwo macie jakieś pytania jeszcze? Może coś się Wam rodzi w głowie? Aha, bardzo proszę. Ja właśnie najpierw chciałam podziękować za tę książkę, bo jest naprawdę genialna. Ja powiem tak szczerze Państwu, że nie mogłam najpierw ją czytać, bo tak było mi trudno, to takie jest przeżycie. Po prostu płakałam i płakałam ciągle, potem musiałam to trochę odstawić, wróciłam i już skończyłam. No i też zastanawiałam się właśnie, jak tata, kiedy trzymał po raz pierwszy książkę w rękach, jakie miał w ogóle emocje, jakie miał uczucie, jaka była reakcja. Bardzo bym chciała to wiedzieć. Ty, kaip čia galima pasakyti, tėčiui šita knyga neturėjo būti kaip ir siurprizas, nes jisai skaitė rankraščius. Dla taty książka nie miała być jakimś niespodzianką, ponieważ on na bieżąco czytał, tak, czytał rękopis. Bet nebuvo matęs iliustracijų, o visą tai pakeitė labai knygą. Nie widział jednak wcześniej iliustracji i to bardzo ten obraz zmieniło. Tėtis iš pradžių bijojo, nes jis labai yra teisingas žmogus, kad tremtiniai likę gyvi, sakys, kad tu čia naiprimelavai, ne šia tavo istorija, bet tu čia buvai žymiai mažesnis, kad tu ne toj vietoj čia gyvenai ir taip toliau. Tata obawiał się, że inni, którzy byli zesłani na Syberię, mogą źle odebrać tą książkę, bo będą wyszukiwać jakieś niezgodności, że ty tutaj byłeś młodszy niż jesteś tak ukazany, że tak nie było, że takiej wioski nie ma. Ir aišku, tas tai komikso, grafinio romano žanras, tai nu, tokio amžiaus žmonėms yra kažkas tokio nelabai suvokiamo. I też forma tych ilustracji, taki komiks, też tak jakieś tam miłosne też momenty w książce, że też osobom w jego wieku nie będą tak łatwo, jakby, no niezbyt łatwo to przyjmą. Tai buvo toksai neramus, jisai, bet kai knyga pasirodė, vienintelis dalykas, kai aš jo paklausiau, kaip tu jautiesi ir kaip tau patiko, vienintelis atsakymas jo buvo.
ale kiedy zapytałam już po tym takim pierwszej prezentacji, spotkaniu, jak było, jak ty się czułeś, to odpowiedź była tylko jedna. Tai gal nereikėjo manęs ten rūkančio vaizduoti. To być może nie trzeba było tam mnie pokazywać palącego. Tai iš viso to atliko tik tai, kad jis... A więc z całej książki była tylko taka jedna jakby mała uwaga. Bet aišku, jis tai visiškai negalėjo įsivaizduoti, jam jau prasidėjo tikras kosmosas, kai prasidėjo tos knygos kelionės ir kaip ten kokie nors mokiniai italai jam perdoda linkėjimų arba taip toliau, tai čia jau jam buvo... Prawdziwy kosmos był wówczas, kiedy się ta książka właśnie tak zaczęła podróżować i kiedy dzieci z Włoch na przykład przekazywały dla Lgiuka życzenia, a więc to było niesamowite, już trudne takie do zaakceptowania, że to się wydarzyło. Ypatingai užsienyje, iš tikrųjų, daugiausia vaikai žavisi, kad tas tėtis vis dar gyvas. Za granicą najczęściej dzieci bardzo są zaskoczone, że ten tata jest ciągle żywy. Jam labai svarbu. I to jest dla dzieci bardzo ważne pytanie, czy on żyje i są bardzo z tego faktu zadowolone. Tai aš manau, kad tai vis dėlto buvo graži dovana tėčiui ir be to visi tremtiniai skambino jam ir pasakė, kad jiems jest užavėti knyga. I też były telefony od innych wywiezionych w tym samym okresie, że książka jest po prostu świetna. Ja jeszcze tylko ostatnie pytanie, już będzie jeszcze, może jeszcze Państwo coś mają? Tak, bardzo proszę. Czy pani dziadek miał jakąś taką trudność przekazu tych wspomnień, bo wiemy tak nawet z doświadczenia, że starsi ludzie często opowiadając chcą, myślą, a ja tutaj, co ja tam będę opowiadał, jakieś takie rzeczy, trzeba coś ważnego, a właśnie często się ci ludzie nie chcą opowiadać takich rzeczy, które im się wydają mało ważne, właśnie tak historię ziemniaka, czy to właśnie tata może z chęcią właśnie opowiadał takie proste historie dziecka, które są jednak bardzo taką piękną formą przekazu. Neturėjo, manau, kad buvo toksai jau spėjęs apsisaugot, man gal labiausiai iš tikrųjų mane net ne tos kelios istorijos, kurias jis pasakojo, o tai, kad mes turėjom tokį, mums kaip vaikams buvo gėda, truputėlį gėda ir nesmagu, nes mes kai eidavom į svečius, mano tėtis viską suvalgytavo. Ta prasme, jisai neturėjo saiko sustoti valgyti ir mes žinojom, dėl ko tai yra. Nemiau tata problemų su przekazem, tego, co pamiętał, opowiadał chętnie i o ile gdzieś tam od dziecka Jurga zasłyszała tę historię, tak już o wspomnianym na przykład ziemniaku, to ma takie dziwne wspomnienie, kiedy razem z tatą szli w gości i kiedy tata wszystko wyjadał. I wówczas po prostu, no było wstyd jakby, ale dobrze wiedziała, z czego to się brało, tak? Też z takiego poszanowania tego jedzenia. Arba toks momentas, kad jisai neprisimena, bet staiga jisai tarsi tampa vaikų ir prisimena, kaip apie tuos japonus, kuris neprisiminė, kad jie buvo Sibirė, bet staiga jisai prisimena vežimus pilnus lavonų ir tai labai labai stiprus prisiminimas. Ir aš matau, jis mano akise tai prisimena, kaip vaikas. I były też takie momenty, kiedy wydawało się, że tam nic więcej nie pamięta, ale nadchodził taki czas, jakiś moment, że nie wiadomo skąd znienacka przypominał sobie jakieś konkretne sytuacje, trudne sytuacje z tej wywózki. Aišku, galiausiai jam atrodo, kad jau čia jisai viską pats prisiminė ir ta prasme iš tikrųjų tai labai jaudino, bet dabar tai manau, kad tai veikia kaip psichoterapija, aš manau, kad jam dabar lengviau. I też tacie na pewno wiele historii się przypomniało, które już jakby nawet przed jeszcze opowiedzeniem już Jurga napisała, jakby przypominał sobie te historie
no, w oczach córki. I z pewnością gdzieś po przeczytaniu książki, po opowiedzeniu tylu historii poczuł, myślę, że niesamowitą ulgę. Tak, to też trochę forma psychoterapii. Tak. Ja chciałam powiedzieć tylko, że miałam w swoim życiu okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które podobnie jak twój tata doświadczyły wywózki czy deportacji, tak? I to były bardzo silne osoby, to znaczy rozmawiałam z nimi, jak były bardzo starsze, tak, ale reprezentowały sobą bardzo silną osobowość i potrafiły rozróżnić, mówiły też o strasznych rzeczach, ale też potrafiły się w którymś momencie zachwycić i powiedzieć, ale jakie tam rosły poziomki. Kalbėdavo su kitais tremtiniais, tai jai pasirodė labai stiprios asmenybės, jau buvo senyvo tada amžiaus ir kada turėjo tokių daug stiprių, sunkių istorijų papasakoti, staiga jiems prisimindavo, kokios ten buvo saldžios ar skanios žemokės. Tai taip, tai tas pats va čia knygoje, kad iš tikrųjų tu daug tokių prisiminimų, ar žemogės, ar cukriniai runkeliai, kuriais pasaldini putinų ogienę, ar net ta sriuba iš nieko išvirta, tai iš tikrųjų labai daug šviesių momentų, bet tai čia aš tarkim specialiai jų ieškojau šiai knygai, kad... Rzeczywiście... Dużo też tego jest ukazane w książce, tak? Takich dobrych akcentów, chociażby te wspomniane poziomki czy buraki cukrowe, ale ja ich szukałam jakby tak na siłę, żeby dodać takiego kolorytu tej książce. Tak, ona wyraźnie ma dwa takie jakby bieguny. Tak, jasnej strony takiej. Jest jeszcze jakieś pytanie? Nie. Dużo wszystko pasaki. Dużo wszystkiego opowiedziała Jurga z Liną i nie ma pytań, tak. No to cóż, to ja bym chciała serdecznie podziękować za tą książkę, za was, za to, że tu jesteście, że tak pięknie o tym opowiadacie. I bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam was poznać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję.